Dzień dobry, witam szanowne gości, szanowną Radę i władze Gminy Raszyn. Pozwoliliśmy sobie dzisiaj z panem Krzysztofem Wołko przyjść i przedstawić państwu i przekazać osobiście zaproszenia na dużą imprezę, którą będziemy organizować 20 marca. Jest to impreza w dyscyplinie sportu karate, Jura Zanego Soku Ryu Championship. Gościem honorowym zawodu będzie największy żyjący mistrz karate na świecie, Sokete Publiku Boga. Mistrz mieszka i naucza tego fachu w tej dyscyplinie sportu w słonecznej Kalifornii, w Los Angeles. Występował w ponad 300 filmach, szkolił aktorów. Organizatorem w Polsce tego pucharu jest International Karate Association Pola pod przewodnictwem Kuba i Jacka Hołki. To są trenerzy najwyższej światowej rangi w karate, którzy od lat współpracują z Gminą Ośrodkiem Sportu w Raszynie. Przez ponad 8 lat współpracy naukę z tej dziedziny pozyskało u nas w naszej gminie ponad 1000 osób, w tym oczywiście dzieci i młodzież. Pan Krzysztof Hołka, który dzisiaj jest ze mną tutaj, pozwolił sobie zaprosić, jest prezydentem IKA Pola. Puchar zostanie odegrany 20 marca. Niestety na Okęciu, w sali sportowej na ulicy Malowniczej, z tego względu, że tutaj w naszej gminie nie ma tak wielkiej sali, hali na wystąpienie, żebyśmy mogli to zorganizować. Na starcie stanie blisko 400 zawodników, dzieci, młodzież, dorosłych, a to wszystko goście ze Stanów, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Norwegii, Ukrainy, Serbii, Białorusi i odległych Indii. I to właśnie na to oficjalne otwarcie tego międzynarodowego i prestiżowego turnieju zapraszamy serdecznie Wójta Gminy Raszyn, władze Gminy Raszyn, Wysoką Radę z przewodniczącym panem Dariuszem Marcinkowskim na czele. Natomiast przed dwa dni przed imprezą, czyli 18-19 marca, czwartek, sobota, w naszym Raszynie na sali sportowej w Szkole Podstawowej w Raszynie odbędą się seminaria. I to właśnie zaproszony ze Stanów mistrz przeprowadzi cykl wielogodzinnych szkoleń dla czołowych polskich karateków. Gmina Ośrodek Sportu w Raszynie jest współorganizatorem tej trzydniowej imprezy, sponsorem medali. Medale są wyjątkowe, pozwoliłam sobie taki zestaw państwu przynieść, pokazać. Medale są tłoczone z logo GOS-u i pójdą w świat, promując nasz raszyński Gmina Ośrodek Sportu. I teraz chcielibyśmy państwu przedstawić krótki taki filmik style promujący właśnie te medale, który poszedł w świat. Organizator Gminy Ośrodek Sportu w Raszynie. Serdecznie zapraszamy.
jeśli Państwo mają jakieś pytania i tutaj Pan Krzysztof pewnie będzie chciał jeszcze od siebie dołożyć kilka słów. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pierwszy raz jestem na Radzie Gminy w Raszynie. Proszę Państwa, chciałbym zaprosić Was bardzo serdecznie na tę imprezę. Będzie to największy turniej w tej części Europy. Tak jak Pani Dyrektor wspomniała, ze względów tylko lokalowych robimy to na ulicy Malowniczej, bo przez te trzy dni przewinie się około 1000 osób. Ten trailer na dzień dzisiejszy zobaczyło kilkadziesiąt tysięcy osób z całego świata. Przyjadą Indie, przyjadą zawodnicy ze Stanów, z Los Angeles, z Alaski, z Serbii. Będzie to najwyższa sportowa półka. Patronem i gościem honorowym będzie, tak jak Pani tutaj dyrektor dosyć wspomniała, największy mistrz karate, który obecnie żyje, współpracuje z aktorami Hollywood. Ja na początku tutaj jego przyjazdu starałem się, żeby przyleciał ze swoim najlepszym przyjacielem, z Jamesem Kanem, ale niestety choroba, to są już ludzie 80-letni, wykluczyła tego pana z zawodów. Jeszcze raz bym chciał serdecznie Państwa zaprosić 20 marca na tą imprezę. Ja tutaj na terenie gminy Raszyn działam od 2002 roku. Przez moje ręce przewinęło się około tysiąca dobrych zawodników. Startujemy w turniejach międzynarodowych, światowych. W 2015 roku, w październiku, mieszkańcy, zawodnicy z gminy zdobyli pierwsze miejsca w największym turnieju w Los Angeles, a także na Pucharze Łok. Jeżeli Państwo są ciekawi, jak to wygląda od podszewki, to jeszcze raz serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Są pytania może do Państwa? Jeżeli nie, to dziękuję i dziękujemy serdecznie za zaproszenie. Proszę, Pan Maria się raz. Ja miał pytanie takie, bo nie mam odmienić, że to jest ten wolny kazał, który w godzinie przyjdzie, jeśli będą wolne miejsca na trybunach, tak, to mamy. Tak, to jest ten wolny kibice Marii Stokowej. Od jakiego wieku? Najmłodsi zawodnicy będą wystarczyć kategorii 38. Najstarszego zawodnika mam sklasyfikowanego w wieku 70 lat. Jest to zawodnik z Indii. Może jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo. Konkretnie to jest w którym miejscu na Malowniczej? To jest przy gimnazjum, hala sportowa. Tam jest jeszcze nie, ale zespół. Może się tam do przodu wysunął. Tak, tam za domem. I oczywiście 18 i 19 marca w Szkole Podstawowej w Raszynie będą szkolenia z tym mistrzem. Będzie uczestniczyło w nich około 300 osób, na które też można będzie wejść i zobaczyć, jak to wygląda. W Raszynie Podstawowej. Dziękuję jeszcze. Tutaj w szkole nie ma, ale w sobotę jest to od godziny bodajże 10 do godziny 18 non stop będą zajęcia się odbywały. Sobota, natomiast piątek od godziny 18 do godziny 20 będzie to szkolenie instruktorskie. Szkole. To wszystkie pytania? Dziękuję bardzo Państwu za przybycie.